tak naprawdę, tak porządnie wygłębiłam, to jestem od 2000 roku, czyli lat 17, a tego samego pisania to 3 lata. Ale biorąc pod uwagę, że zgombrowiczowałam się w wieku lat 15, to już w sumie prawie całe życie. Ja wtedy miałam lat 15, kiedy znalazłam dzienniki Gombrowicza w księgarni. I sobie zaczęłam już poczytywać tam na miejscu. Mieszkałam na Górnym Śląsku, w miejscu wcale nie piękne, pomiędzy hałdami, koksownią a kopalniami. I trafiłam na te dzienniki. Miałam wrażenie, że wiesz, trafiłam w jakiś zupełnie inny wymiar. Język, w ogóle rzeczy, które mówił. I to był 89 rok, to jeszcze Gombrowicza nazwisko nie krążyło. Ja nie wiedziałam, kim on w ogóle był, bo w szkole go nie było. Więc to było dla mnie takie moje prywatne odkrycie, które już mi potem zdefiniowało. Zdefiniowało, jak się okazuje, nie tylko moją osobowość, ale jednak po prostu sprawy zawodowe. Czy się stałam jakąś taką... Miałam wrażenie po prostu od lat, że stałam się takim magnesem przyciągającym różne materiały, różnych ludzi. Taką osobą, która wiedziała, gdzie trafić, gdzie dotknąć, żeby coś, wiesz, się uchyliło, jakiś nowy aspekt, czy jakiś rąbek tajemnicy. Ale przede wszystkim Gombrowicz był dla mnie formatywny, bo byłam taka smarkata jak moja córka tutaj siedząca obok. I on mi dał narzędzia do w ogóle patrzenia, rozumienia świata. Czyli takie totalnie antyideologiczne, na przykład dzisiaj bardzo potrzebne. Taka dezynwoltura w ogóle, wolność myślenia bez granic, taka bezkompromisowa. Znaczy nieważne, że kogoś boli, ważne jest to, że się dociera do sedna jakiejś rzeczy, nie? Do zjawiska, że się nazywa rzeczy po imieniu, a nie, że tam konwenans, że coś tam. Żyłam w świecie jeszcze zideologizowanym, więc ja rozumiałam, co on robi, oczywiście podskórnie, instynktownie, ja nie umiałam tego nazwać w tamtym czasie, ale wiedziałam, że on po prostu otwiera te wszystkie kotły z tego piekła, wiesz, z tymi różnymi daniami polskimi, takimi okropnymi. Uchyla ten jakiś tam dym odlatuje, a on go w zasadzie wywraca do góry nogami. I tutaj zamiast ojczyzny postawia sęczyznę, tutaj zamiast pisać Litwo ojczyzno moje, on pisze o potworze, który nas przygniata i którego trzeba zlikwidować. Oczywiście jak to się rozumie dosłownie, to z tego wychodzą totalne bzdury. To znaczy, on był antypatriotą w takim razie, tak? Nie ma takich pisarzy w literaturze polskiej, którzy tak obsesyjnie zajęci są polskością, więc Gombrowicz raczej miał misję uwolnienia Polski od Polaków. Uważam, że Polska jako taka nie jest niczym złym, tylko ci Polacy mają napierdolone w głowie. I on musi tutaj dokonać jakiejś rewolucji. Ale jak się okazuje, w 2016 roku się nie udało. Lekcja Gombrowicza, która była taka mocna w latach 90. pamiętam. Bardzo przecież chodził wszędzie, było takie odkrycie w ogóle jako dla nas, czytelników, takie masowe. Została to zupełnie zaprzepaszczona w tym momencie. Jesteśmy w tym samym punkcie wyjścia. Nie lubię emocjonalnego pisania. Nie lubię jednoznacznych odpowiedzi. Ja lubię, żeby stawiano mi pytania, a nie dawano odpowiedzi, bo sobie je sama znaleźć. Uważam, że muszę też to powierzyć inteligencji czytelnika, żeby on sobie sam odpowiadał, a nie żebym ja mu stawiał tej kropki. No ja każdy temat, jak wchodzę, to idę taką ławą. Już zaczynam jakieś poszukiwania w archiwach na przykład. Nie wiem jeszcze, czego szukam. Szukam intuicyjnie, czy w ogóle coś będzie na jakiś temat. To jak zamawiam materiały, to zamawiam taką ławą, bo nie wiem, gdzie coś wyłowię. Jestem takim, wiesz, takim rybakiem, który zarzuca bardzo szerokie sieci. A potem z tego wychodzą rzeczy albo nie wychodzą. Czasami nie wychodzą i one mi się w ogóle nie przydają i z nich nie korzystam. Ale staram się... No zawsze mam wrażenie, bo sama jestem nauczona tego, że kiedy się mówi o Gombrowiczu w Polsce, to jest to zawężone do polskiego spojrzenia. Jak się mówi o Gombrowiczu gdzieś tam idzie w innym kontekście, to jest to zawężone do czegoś. Ja nie lubię tych zawężeń, ja go widzę w tych wszystkich kontekstach. I tak samo, oczywiście to są konteksty kulturowe, potem w tych kulturowych są konteksty literackie jakieś, czy historyczne, ale ja po prostu też stosuję tę samą metodę do każdego elementu. Znaczy takie szerokie spojrzenie, bo wiem, że jak patrzymy tylko tak, to zawsze coś pomijamy. I nawet się okazuje, wiesz, przy pisaniu tej części o Polsce przedwojennej, wydawało się, znaczy to mnie przerażało, że ta epoka, to wszystko już było tak opisane, że tam się naprawdę nic już nie da nowego. Znaczy nie, że nowego, tylko że nie da się,
że ja po prostu będę za bardzo powtarzać po innych, bo nie będę miała wyjścia. I tam też zarzucałam szeroko te sieci. I się okazało, że jak właśnie się idzie taką metodą, nie tych utartych ścieżek, tylko jakąś taką nową się wymyśli, to bardzo dużo się dochodzi do tego mięsa, czytanie gazet, wiesz, przyglądanie tego wszystkiego. My w tych wspomnieniach zawsze mamy takie obrazki wylizane, wylizane przez pamięć, wylizane przez jakieś sentymenty, przez to, co się potem stało z Polską. Więc to jest wszystko takie, ja po prostu nie ufam takim świadectwom za bardzo. Dlatego staram się znaleźć i dojść zawsze najbardziej do tego pierwiastka takiego realnego, życiowego. Więc jeśli chodzi o materiały, no to co mogę mieć? Nie mam już ludzi żyjących za bardzo, tak? No to jedyne, co poprzez to mogłabym dojść, to przez kroniki filmowe, jeśli ten coś pokazywały, poprzez zdjęcia, poprzez jakieś takie studia, bardzo analizy wyrywkowe. Na przykład tam są takie bardzo studia dobre, ale w tamtych czasach nawet robione dotyczące prostytucji, tak? I w ogóle takiego ruchu ulicznego. Z tamtego czasu, więc jeszcze pisałem tamtym językiem, bardzo, bardzo fajne, bardzo pouczające. Więc takie szczegółowe studia lubię wyciągać, one mi się przydają, wiesz, czasami na jedno zdanie, a czasami na jedno wyrażenie, żeby dobrze je sprecyzować, ale one dają właśnie ten niezwykły kontekst, który mam wrażenie, że w większości się pomija. W ogóle się mówiło o tym Gombrowiczu i niby tyle wiedzieliśmy, a się okazuje, że to wszystko można jeszcze zupełnie inaczej poustawiać. Sama jestem tym zaskoczona, szczególnie tym okresem polskim, bo wydawało mi się, że ja nie będę w stanie przebić tego muru, który już powstał. A potem jak już skończyłam, to widziałam, że ja to zrobiłam na tym wycinku wokół Gombrowicza, ale tak naprawdę gdyby historycy literatury naprawdę zajęli się jeszcze tym okresem tak naprawdę porządnie, od początku do końca jeszcze raz. I to jest może też problem, że my nie mamy tego okresu dobrze przerobionego w naszej w ogóle i historii, i historiografii. Żyjemy bardziej mitami tego okresu niż faktami. No bo w ogóle jest trudno pisać o seksualności kogoś, bo przeważnie nie masz tych twardych dowodów, nie? No bo jak? To mogą tylko istnieć w jakichś mafijnych układach, kiedy jeden nagrywa drugiego. Ale to też nie chodzi w takiej książce, żeby takie rzeczy mówić. To chodzi po prostu o to, żeby ująć jakoś jego seksualność, ponieważ w przypadku tego człowieka ona jest bardzo istotna. Nie każdego seksualność jest interesująca, w sensie jak pisze się biografię, bo niekoniecznie ma jakieś wiodące znaczenie. Ale mówić o Gombrowiczu bez erotyki się po prostu nie da. Pytanie, jak o tym mówić, kiedy on sam na przykład był bardzo dyskretną osobą i nie zostawił nic takiego konkretnego. Niby mamy Kronos, gdzie mamy wypisane nazwiska, no ale co z tego, imiona, ale co z tego, kiedy ja nie wiem, kim oni są i wiesz, nie uda się do nich dotrzeć, nie? Tam jakieś dwa tropy udało mi się takie złapać, które może nas przybliżają do tego, kim byli ci tacy tam kochankowie Gombrowicza, ale one nie są też takie stuprocentowe. Mam wrażenie, że tak są na 90, no ale mam jeszcze taką małą wątpliwość. Ale chciałam te dwa przypadki pokazać. Ja mówię tutaj o tym Antonio i o Aldo, który się pojawia. Jako taką próbkę takiego śledztwa w tym temacie, ale potem Rita Gombrowicz też dodaje swoje już. Jest jedyny takim świadkiem, który był w stanie mówić o seksualności ze mną, Gombrowicza. Ale to chyba miało zupełnie inny... Tak, to już miało inne. No. Ale też, wiesz, on jej opowiadał dużo, więc poprzez nią mogłam się też dowiedzieć o jakichś rzeczach wcześniejszych. No tak. Ale to tak, no, są bardzo ogólne jednak. No tyle, że na przykład od Rity się dowiedziałam, że on był zwolennikiem takich pojedynczych, jednostkowych kontaktów. Tak. On nie lubił tworzyć relacji. Rzadko mu się to zdarzało, zdarzyło mu się kilka razy, ale to było raczej nietypowe dla niego. Relacja jego rodziców, klimat panujący w domu, on go jakoś tak nastroszył co do w ogóle jakichkolwiek formalnych takich relacji. Nie widział w tym, on się sam uważał za dziecko z gwałtu, więc miał taki jakby start w życie z tej strony takiego dziecka, które się czuje niechciane, które nie jest wynikiem miłości, potem widzi tych rodziców w takich nie najlepszych stosunkach. Ojciec ma kochankę wieloletnią i to wszyscy to wiedzą, więc matka to przeżywa, ale się też nie rozwodzi, bo taki konwenans, więc on jest jakby, on widzi tą pułapkę związku pomiędzy ludźmi i chyba bardzo to się na nim odznaczał.
konkretne warunki, w jakich wyrastał, żeby rozwinąć swoją seksualność. Jak dla niego były niekorzystne, bo on potrzebował, był człowiekiem niezwykle dyskretnym w tych tematach i potrzebował też takiej dyskrecji ogólnej. Natomiast to środowisko, w którym przebywał, warszawskie, takie przedwojenne literatów, się tam o wszystkim mówiło. On tego bardzo nie lubił, uciekał przed czymś takim, żeby ktoś przy stoliku rozprawiał o jego relacjach, a to było powszechne, lubiano o tym po prostu mówić. Nawet mu Andrzejewski zarzucał coś takiego, że się ukrywa. Kiedy sam Andrzejewski na przykład przychodził, niby katolik, niby to, niby tamto, nie? Ale przychodził po prostu ze swoim kochankiem do kawiarni, wszyscy o tym wiedzieli, że są razem i tak dalej. Z Gombrowiczem jest tak, że on miewał takie czasami też gesty takie gejowskie, zdarzało się, ludzie mówią o tym, zwłaszcza z rękami. Się okazuje, właśnie to nie wiadomo na ile, to się okazuje, że po prostu nie lubi swoich nadgarstków, tak? Ale jakoś tak w związku z tym, chowając je, ten sprawiał wrażenie, że jest jakimś takim ukrytym gejem. Niektórzy ludzie zwracali na to uwagę i to się pojawia w jakichś takich wspomnieniach. Ale z drugiej strony, no on nigdy nie doszedł do takiego zniewieścienia, tak? Jak te środowiska kubańskich homoseksualistów. I jego to przerażało, nie podobało mu się to. Potem jeszcze trafia do Berlina, gdzie jeszcze to jest takie bardziej hardkorowe. On wprawdzie korzysta z tego Berlina dosyć obficie, ale jest też przerażony taką, on chyba to, on po prostu, jemu Argentyna idealnie pasowała, bo on tam odnajdywał w tych relacjach jakąś taką magię, po prostu w relacji z człowiekiem, jakąś poezję, on się tego doszukiwał. Natomiast w tym Berlinie to było satysfakcjonujące seksualnie, natomiast w tym nie było tej poezji. I on oczywiście, no tak, oprzeć się nie oparł, ale brakowało mu tego składnika dodatkowego, który przez lata mu towarzyszył w Argentynie. I się czuł, że to jest tylko po prostu fajne, ale mechaniczne. I to jest ciekawe w Warszawie, kiedy po 32 roku, kiedy jest takie prawo, że homoseksualizm nie jest karany, on się tutaj nie aktywnia, że właśnie jakby jest już placet, tak? A uaktywnia się w Argentynie, gdzie mógłby być deportowany za to. Gdzie samo w ogóle to, że dwóch facetów idzie razem po ulicy, jest już dyskwalifikujące. Tam się ociera o ryzyko i to musi mu sprawiać jakąś przyjemność. On, który siebie uważał normalnie za tchórza, w życiu seksualnym był ryzykantem totalnym, na to wygląda. I też zdarzają mu się takie sytuacje, kiedy jest okradany, kiedy coś tam jest, wystawia się też, nie? Zaczyna pisać dzienniki w związku z tym, że przeczytał sobie Żyda dzienniki, tak? I chce go przerosnąć jakoś, tak? Żyd w tych dziennikach pisze bardzo otwarcie o homoseksualności. Jego wspomnienia, wiesz, jeszcze z końca XIX wieku o tym, jak z Wajdem byli w Algierii, coś tam są dosyć szokujące, no jak na tamte czasy. Zdecydowanie, bo dzisiaj nawet są szokujące. Jak je cytuję w książce, one brzmią dosyć ostro. Gombrowicz, który miał przegonić tego Żyda i który go przegonił w formie dziennika jako takiego, wydają mi się dużo lepsze jego dzienniki, jeśli chodzi o erotykę, nie przekroczył tej granicy, tego Rubikonu, tej otwartości, szczerości w mówieniu na ten temat. A taki sobie stawiał cel, żeby te dzienniki były szczere. On tam dotyka tego tematu, ale nigdy nie idzie tak. Jednak ta jego dyskrecja jakaś taka wewnętrzna uniemożliwia mu nazwanie rzeczy po imieniu. On zaczyna pisać o erotyce, o homoseksualności, zaczyna używać tego języka takiego poezji właśnie. No właśnie, tak. Nieprecyzyjnego. Rita to, co powiedziała, co było ciekawe i co mnie zaskoczyło, to, że on był zainteresowany tym, jak kobieta to może odczuwać, że to go intrygowało, pytał o to. I ja mówię, no dobra, no pytał, dowiedział się, ale co z tym robił? Ona mówi, że starał się to wykorzystać w praktyce. Super. To bardzo interesujące, bo jak na mężczyznę tamtych czasów, to zupełnie nietypowe. No właśnie. Nie? Nietypowe. Kogo tam interesowało? Ja myślę, że dla tego człowieka kluczowym nie było szczęście, tylko kilka jakichś takich rzeczy, z nich na pewno najważniejszą była wolność. I miał takie momenty, kiedy mógł się czuć bardzo wolny i te momenty mogły mu przysparzać to, co my rozumiemy poprzez szczęście. Tak bym to nazwała.